krótka przerwa zawsze szybko mija. Szczególnie jak się biegnie. Szczególnie jak się biegnie i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z naszym kolejnym gościem, Aleksandra Żelazo. Sportswoman, ja bym powiedziała, jednym słowem, trenerka osobista, między innymi, ale nie tylko, prawda? Tak jest. Czym jeszcze się zajmujesz? Jestem jeszcze właścicielką portalu www.trenerka.info, gdzie daję przeróżne rady, głównie paniom, jak ćwiczyć, jak prowadzić zdrowy, aktywny tryb życia, pokazuję treningi, różne filmiki. Bardzo wszystkie panie zachęcam. No dlatego cię zaprosiłyśmy, moja droga, dzisiaj do studia. No bo jak to jest z tą aktywnością fizyczną wśród Polek? Lubimy się ruszać, czy jednak wolimy kanapę i telewizor? Muszę powiedzieć, że świadomość naszego zdrowia i aktywności wzrasta. Jesteśmy coraz bardziej aktywne, co mnie niezmiernie cieszy. Poznajemy nowe formy ruchu. Każda z nas znajduje coś dla siebie i naprawdę jest coraz lepiej. Coraz więcej pań wybiera aktywność fizyczną. Nie zostają w domu, nie siedzą z dziećmi, nie gotują, tylko chcą wyglądać ładnie, chcą się dostosować do tych kanonów piękna, które istnieją, które widzimy w telewizji, w kolorowych magazynach. I to jest bardzo fajne, no dobrze. Bo robimy to nie tylko dla urody, ale też dla zdrowia. Ale gdybyśmy miały porównać, mężczyźni czy kobiety, kto rusza się częściej? To jest różna forma wysiłku i sportu. Mężczyźni mają jakieś określone swoje sporty, które uwielbiają, na przykład na siłowni oni idą, żeby wyciskać sztangi. My coś innego robimy, my wolimy sporty w grupach, my wolimy takie sporty, ćwiczenia, które możemy wykonać w domu, bardziej spokojne. Mężczyźni uwielbiają piłkę nożną, my na przykład nie bardzo, więc to się różni. Ale jeśli chodzi o to, czy kobiet, czy mężczyzn, to muszę powiedzieć, że kobiety bardzo gonią mężczyzn. Jest nas coraz więcej ćwiczących. No proszę. Powiedz nam może, czy co zrobić z kobietami, które od zawsze nie lubiły WF-u na przykład? Wiesz, takim, którym forma w ogóle wysiłku nie sprawia żadnej przyjemności. Taki no po prostu sport. No. Po prostu nie sport, ale to bardzo dziedziną. Dobrze, że o tym mówimy, bo teraz, wcześniej tak chyba nie było, ale teraz obserwuję, że coraz więcej, głównie dziewczynek, unika WF-u. W szkołach podstawowych, w gimnazjach, w liceach przynoszą ogromne ilości zwolnień lekarskich, nie uczestniczą w tych lekcjach WF-u, co jest bardzo ważne, żeby w młodym wieku utrzymać tą aktywność fizyczną, żeby dziewczyny ćwiczyły, żeby nie nabierały tkanki tłuszczowej, bo później, no i im później, tym trudniej to wszystko zrzucić i spalić. Ale oczywiście są metody, to nie jest tak, że chcę zacząć ćwiczyć w wieku 30, 40, 50 lat, wcześniej nic nie robię, i nie ma dla mnie szans. To jest nieprawda. Dla każdej z nas jest szansa, możemy zacząć ćwiczyć w każdym wieku. Z tym, że też problem leży w tym, jaką dyscyplinę sportu wybrać. Musimy na pewno wybrać coś, co nam sprawia przyjemność. Nie jest tak, że całe życie nie lubiłam biegać i teraz nagle chcę zacząć biegać. To raczej nam się nie uda. Musimy przemyśleć, zastanowić się, czy wolimy formy w pojedynkę, czy lubię ćwiczyć w domu. Na przykład wtedy włączam sobie DVD, czy nowszą formę Xboxa, PlayStation z ćwiczeniami na płytach, albo czy lubię pływać. Może w dzieciństwie lubiłam chodzić nad jezioro i pływać. Zapisuję się 2 razy w tygodniu na basen i chodzę na ten basen. Jeśli lubię taniec, jest mnóstwo dyscyplin, jakichś tańców, które można wybrać w fitness klubie. Fitness klubów w dużych miastach jest też tak dużo, że każdy blisko siebie znajdzie. Jeszcze jedno takie pytanie, które wynika też z moich własnych doświadczeń, mimo że nie wyglądam. Co z bólem głowy po ćwiczeniach? Bo na przykład u mnie się coś takiego pojawia, tak? Że jak ja się zrywam, na przykład ćwiczę i wszyscy mówią, żeby ćwiczyć przed pracą, żeby potem z taką energią iść. I się pojawia ból głowy? To się pojawia ból głowy, to po pierwsze, a po drugie całkowicie opadam z sił i najlepsze, co mogę zrobić, to położyć się spać. Ale powiedz mi, bo to też jest bardzo ważne, czy ćwiczysz na czczo, jak to wygląda, czy po każdym, to być może właśnie dlatego boli głowa. Że nie ma tej energii, trening jest zbyt intensywny, czyli wtedy trzeba zawsze rano na pewno napić się szklanki wody i zjeść lekki posiłek, nawet banana, cokolwiek. A na cokolwiek, ile żeby mieć glukozę we krwi. Na ile przed? No takiego banana to nawet można 10 minut przed. Okay. Ja jak biegam rano, to ja jem banana, ubieram buty i idę biegać. To jest bardzo szybko trawione. Oczywiście to nie jest jakieś wielkie, wystawne śniadanie przed sportem. To możemy zrobić po treningu, ale
lepiej, jeśli boli głowa, to zjeść coś przed treningiem. Bo wiem, że to nie tylko mnie dotyczy. Wiem, że jest jakaś tam grupa że osób, boli tak. głowa. Być może to też dotyczy dużego natlenienia organizmu. Że nagle nic się nie robi, czy się ćwiczy na świeżym powietrzu, czy nawet na siłowni, to jest jednak ten oddech przyspieszony. Mamy więcej tlenu w sobie. Się brak oddechu. Po chwili jest brak, ale to i tak świetnie wpływa. No, jesteśmy natlenione, mamy ładną skórę, ładne ciało i o to chodzi. Okej. Taka ważna wskazówka, Aleksandro, dla kobiet, które być może nas teraz oglądają i faktycznie chcą rozpocząć przygodę ze sportem. Jeśli zmuszamy się do czegoś, to lepiej nie kontynuować tej dziedziny sportu, po prostu wybierać coś innego, tak? Lepiej czyli metodą prób i błędów. Tak, jedynie metodą prób i błędów możemy znaleźć tam dyscyplinę, która nam najbardziej odpowiada. Nie jest to tak, że leżymy na kanapie i wymyślamy sobie, ja to chyba bym była dobra w skoku wzwyż. To trzeba iść i spróbować, czy ja bym na pewno była dobra w tym. Bo jeśli nie spróbujemy, no nie wiem, czy może byśmy były dobre w szermierce. Ćwiczycie dziewczyny szermierkę? Mentalnie, nie. Oczywiście. Mentalnie, ja dokładnie tak samo mentalnie. I nie mamy pojęcia, czy byłybyśmy dobre, czy złe. Trzeba by po prostu tego spróbować. Ale no podstawowo, idziemy do klubu fitness i mamy tam mnóstwo, bardzo duży wybór form aktywności, od ćwiczeń wzmacniających przez takie, które harmonizują ciało z duchem, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia takie typowo dostosowane na spalanie tkanki tłuszczowej, zumba teraz bardzo modna, ćwiczenia związane z tańcem, więc każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. Trzeba iść parę razy, zobaczyć, pójść do parku pobiegać i zobaczyć, co mi najbardziej odpowiada. A propos chodzenia, teraz tak wszechmodne kijki. Czyli poprawnie wykonywane, bo ja mówię o poprawnym wykonywaniu, polecasz? Jak najbardziej. Jak najbardziej, nawet mówiąc szczerze, no, trzeba się nauczyć poprawnego wykonywania i jeśli on jest na początku niepoprawny, to dążymy do tej perfekcji. W ogóle w każdym sporcie my nie musimy być od razu perfekcyjni. O to chodzi, że idziemy na siłownię i ja się nie wstydzę tego, że nie umiem wykonywać tych ćwiczeń, bo wiadomo, nikt nie jest mistrzem, nikt nie rodzi się mistrzem. My musimy do tego dopiero dojrzeć i się wszystkiego nauczyć. I nie bójmy się pytać, jak co robić na siłowni. Widzimy maszynę, idę do trenera, proszę mi powiedzieć, jak ja mam na to ćwiczyć, bo są świetne maszyny, które są przystosowane na przykład do naszych ciężkich partii, pośladki, tyły ud, czy przutu, wewnętrzne strony ud. Wszystko musimy wiedzieć i umieć. A wracając do Nordic Walking, to jest to sport, który angażuje prawidłowo wykonany 90% mięśni naszego ciała. Jest o tyle świetny, że odciąża stawy kolanowe, stawy biodrowe i kręgosłup. Pracuje całe ciało, możemy wykonywać dokładnie wszędzie, nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu, co jest bardzo ważne i może wykonywać każdy, młoda osoba, osoba w podeszłym wieku. Przebywanie na świeżym powietrzu, no to jest już samo w sobie piękne, z aktywnością. Ale ja mam wrażenie, że większość osób nieodpowiednio rzeczywiście praktykuje ten Nordic Walking, ale to prawda, tak. Jak się pójdzie do parku, to często widać, że osoby mają te kijki nie bardzo wiadomo po co, bo równie dobrze mogliby iść bez kijków po prostu na spacer z psem czy z koleżanką na pogaduszki. Taka prawidłowa technika to jest naprawdę fajny, intensywny trening. To jest mocne odepchnięcie kijkiem, puszczenie kijka z tyłu i to jest mocno wydłużony krok. Musimy się skupić na tym, że mięśnie brzucha są cały czas napięte, tułów jest delikatnie pochylony do przodu i naprawdę po takim godzinnym, fajnym chodzeniu my czujemy te mięśnie. I my możemy zgubić dużo kalorii i stracić kilogramy, o co nam chodzi. Ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz wyszłam z kijkami, to oczywiście obejrzałam wszystkie filmiki instruktażowe, jakie mogłam. Bardzo dobrze, super, to jest fajne. Ale powiem wam, że wcale nie było tak prosto. Dopiero po drugim treningu, jak wróciłam, to czułam, że mnie boli, że po prostu czuję rzeczywiście mięśnie. Ale sport fantastyczny, osobiście go bardzo polecam. Po nim mnie głowa nie boli. Ale to trzeba chyba się faktycznie kontrolować przy takim Nordic Walking. Bardzo mocno to trzeba być skoncentrowanym. Trzeba kontrolować. Na pewno wyjście na Nordic Walking to nie jest okazja, żeby sobie porozmawiać, żeby sobie popatrzeć, zrelaksować się. To jest trening. Prawdziwy Nordic Walking to jest naprawdę trening. A jeszcze jak znajdziemy w parku czy w okolicach domu jakieś podejście, jakieś górki, to będzie w ogóle fantastycznie. Szczególnie jak kijek się wbija i zostaje na przykład ta nóżka. A tak, to jeszcze w kijkach są do kupowania takie kopytka specjalne. Tak, dokładnie. Właśnie, żeby po asfalcie móc chodzić.
Nawiązując również do innej aktywności fizycznej, poprosimy naszego reżysera o zdjęcia, które Aleksandra przyniosła dzisiaj ze sobą i troszkę je omówimy. Cóż to takie ćwiczenia? A to jest pozycja, to chyba rozgrzewka. To jest pozycja wyjściowa do wypadu. Bardzo dobre ćwiczenie na to, co kobiety najbardziej potrzebują ćwiczyć, czyli mięśnie pośladków i mięśnie ud. Mhm. Poprosimy następne ćwiczenie. To jest początek. O właśnie, drugie kolano idzie do ziemi, pierwsze kolano znajduje się nad piętą i w ten sposób robimy pulsowanie. Góra, dół, góra, dół. Czyli absolutnie nie dotykamy ziemi, podłogi. Nie dotykamy ziemi, podłogi i nie przenosimy ciężaru ciała do przodu. Kolano nogi przedniej musi być nad piętą, a nie nad palcami. I a propos tego zdjęcia, co się rzuca w oczy? Fantastyczny kolor butów. Ale ty zobacz, tak, jakie ona ma piękny brzuch. Ale już tam w ogóle nie patrzę, bo ja musiałabym, nie wiem. Poprosimy o kolejne zdjęcie. Ale wiecie co, to jest prawda, że strój też pomaga w ćwiczeniach. Tak. Czujemy się lepiej chyba. Czujemy się lepiej, tak, jak też mobilizuje. Jak pójdziemy do sklepu sportowego, kupimy sobie jakieś fajne spodenki, buty i top, to chętniej pójdziemy na tą siłownię. Mm-hmm. No kobiety są próżne, no my to lubimy po prostu. Mm-hmm. Lubimy, to też w jakiś sposób mobilizuje nas. No to wiesz, mnie nie mobilizuje, jak się widzę w takim stroju. Nie wierzę. Trzeba pójść do jakiegoś sklepu patrząc i wybrać na ciebie, coś, to już w ogóle. I wybrać coś dla siebie. Nie, ja myślę, nie wszystkie mamy być takie same i bardzo dobrze, że nie jesteśmy. Myślę, moje drogie panie, że taki strój jest bardzo ważny, bo mam wrażenie, ty jesteś trenerką osobistą i chyba też to zaobserwowałaś, że kobiety, które przychodzą na siłownię, często się wstydzą. Tak, dokładnie o tym mówię. Prawda? To prawda. To prawda, oczywiście, jak najbardziej obserwuję to, dlatego też kobiety chętniej wybierają zajęcia grupowe fitness, bo się czują pewnie, one się wtopią w tłum, nikt nie będzie na nie patrzył, a jednak pójście na siłownię, jak sama muszę wybrać sobie ćwiczenia, to jest takie wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą, co jest nieprawdą, bo ludzie, którzy przychodzą na siłownię, są tak skupieni na własnych ćwiczeniach, że to nie jest tak, że wszyscy patrzą, o tutaj ta pani ma taką koszulkę, o to z zeszłego sezonu, absolutnie czegoś takiego nie ma. Nikt nie patrzy, a jak nie umiem zrobić ćwiczenia, po to są trenerzy, żeby podejść i poprosić o pomoc. Ale wydaje mi się też, że to, co Monia powiedziała, to jest bardzo właśnie ważne, że wiele osób nie zaczyna treningu właśnie ze względu na to, że boją się, że będą źle wyglądać. Mm-hmm. Kiedy wejdą, na przykład ja uwielbiam pływać, ale nie pójdę na basen, bo przecież jak się rozbiorę. Tak? Wiesz, o co mi chodzi? Ja wiem, o co ci chodzi. Nie jesteś pierwsza, która mi to mówi. Ja bardzo dużo kobiet, z którymi ćwiczę, właśnie opowiada. Ja zachęcam, choć pójdziemy razem na basen. To razem jest zawsze trochę raźniej. Ale mówią, nie, wiesz, ja nie pójdę na basen, bo ja się wstydzę moich ud, ja się wstydzę mojego celulitu. Tak. A nie powinno tak być. Nie powinno tak być. Ja osobiście podziwiam wszystkie kobiety, które mają jakieś niedoskonałości i ćwiczą. To jest piękne. To jest piękne, żeby się nie poddawać, jeśli naprawdę jest jakaś ogromna presja, to wtedy ćwiczymy w domu. Piękna przygoda, trwaj dalej, poprosimy o kolejne zdjęcia. Wiem, że gdzieś tam za chwilę pojawi nam się... Tutaj może jeszcze omówimy tę figurę. Tak, to jest również fajne ćwiczenie, zarówno działające na naszą równowagę, stabilizację, bo stoimy cały czas na jednej nodze. Druga noga jest zgięta i chodzi o to, żeby pulsować nią do góry, co wspaniale rzeźbi pośladek i mięśnie dwugłowe uda, które znajdują się z tyłu. Czy to jest dobry sposób na walkę z celulitem? Tak, to są bardzo dobre ćwiczenia. Celulit najczęściej pojawia się niestety u kobiet niż u mężczyzn, to jest nasza zmora. I w miejscach, tam gdzie lubi się gromadzić tkanka tłuszczowa, czyli właśnie uda, pośladki, brzuch, tył ramion, czyli na tricepsie i wykonując trening na te partie ciała, no to jest też trening antycelulitowy. Poprosimy o kolejne zdjęcia aktywności fizycznej, wybierane przez kobiety. Podobne ćwiczenia, tył, ud i pośladki. Ja dodatkowo między udo i kolano mam założoną hantelkę. Mhm. To akurat ma 4 kilo, żeby wzmocnić, zintensyfikować trening. Ale zobacz, jaka szczęśliwa. No właśnie. Ale, bo ja się cieszę, ja jak ćwiczę, to jestem naprawdę szczęśliwa. Nie powiedziałam o tym, ale trening i ćwiczenia wytwarzają w nas bardzo dużo hormonów szczęścia, endorfin. I często właśnie po treningu dziewczyny są bardzo zmęczone, ale bardzo zadowolone. Czyli teraz zamiast czekolady ćwiczymy. Tak. Poprosimy o kolejne podobne zdjęcia. Działanie. Cóż my tam mamy? Aha, to jest pierwsza faza, kolano do klatki piersiowej, następnie do góry. Pamiętamy o tym, żeby odcinek dolny kręgosłupa był nieruchomy.
tu ruch wychodzi jedynie ze stawu biodrowego. Poproszę. Podobne ćwiczenie w pozycji leżącej. To są wszystko ćwiczenia na celulit, antycelulitowe, na to, żeby się go pozbyć. To samo, pośladek, tył ud. Mostek z podniesioną nogą. No i tutaj na i to, o czym mówiłam właśnie, Nordic Walking, nie tylko chodzenie na kijkach, ale również fajne ćwiczenia, można wykonać kompleksowy trening, wzmacniający, rozciągający, to ćwiczenie świetnie rozciąga grzbiet, plecy i kijki ku temu służą rewelacyjnie. Mhm. Półprzysiad z wyciągnięciem kijków nad głowę, rewelacyjne ćwiczenie na uda, na pośladki. No tu taki prawie martwy ciąg działający na uelastycznianie dolnej części kręgosłupa i rozciąganie tylnych części ud. Chciałam tutaj pokazać, że ćwiczyć możemy wszędzie. To nie jest tak, że musimy iść na siłownię i ćwiczyć. Ja tutaj poszłam na spacer z małą piłeczką, widzę ławkę, no to trzeba zrobić parę brzuszków, trzeba zrobić parę przysiadów. I tak żyć, żeby każdą chwilę wykorzystywać. To nie jest tak, że muszę codziennie iść na 2 godziny na siłownię. Tylko właśnie te chwile, te momenty, kiedy mam parę minut, ćwiczę. A propos jeszcze treningów, czy to prawda, że powinniśmy treningi przeplatać z dniami takimi mniejszej aktywności, żeby nam się te mięśnie, to ciało jakoś tam odpoczywało, przystosowało? Na początku myślę, że to jest lepsza metoda, żeby robić przerwy, ale to wszystko zależy od rodzaju treningu. Na pewno takie przerwy są wskazane po treningu siłowym, jeśli ćwiczymy z dodatkowym obciążeniem. Ale na przykład sesje pilatesowe czy rozciągania możemy robić spokojnie codziennie, albo treningi aerobowe, na przykład jazda na rowerze, czy właśnie Nordic Walking, czy jogging. No dobrze, a co w momencie, gdy pojawiają się te niewdzięczne zakwasy? Niektórzy twierdzą, że przerywamy, niektórzy twierdzą, że kontynuujemy, mimo że boli. Na początku się cieszymy, że są zakwasy, tak. To znaczy, że wszystko dobrze pracuje, tak powinno być. Jeśli zakwasy, to też zależy jakie są zakwasy, jeśli zakwasy nie pozwalają się ruszać, to wiadomo, że nie ćwiczymy. Musimy trochę odpocząć, ale też trzeba trochę zmodyfikować trening, bo zakwasy nie powinny być zbyt duże. To znaczy, że trening był prawdopodobnie zbyt intensywny, nie było prawdopodobnie odpowiedniego rozciągania po treningu i przy następnym treningu trzeba to poprawić, ale jeśli są za duże, to proponowałabym odpoczynek 1-2 dni i kolejne treningi robić tak, żeby tych przerw nie było zbyt długich. Co dwa dni, tłusty czwartek. Rozmawiałyśmy w przerwie na temat ponczusiu. Nie zapominamy tego, nie prawda? Zapominamy. Nie zapominamy. Więc co mamy zrobić, skoro każdy z nas tego pączka, przynajmniej jednego, sobie zje? Tak. I ja jako trenerka też zachęcam, że w tłusty czwartek każdy jednego pączka musi zjeść, ale później idziemy na przykład na bieżnię, na rowerek, na orbitrek. Jeden pączek ma około 300 kalorii, czyli to było około 30-40 minut chodzenia po bieżni, czy ćwiczeń na orbitreku, czy pedałowania na rowerku. No proszę bardzo. Aleksandro, tak na sam koniec, gdybyś mogła wskazać na te aktywności fizyczne, które my najczęściej wybieramy jednak. Czy można tutaj wskazać szczegółowo? My kobiety, które najczęściej wybieramy, no to wydaje mi się, że w dużych miastach to byłyby zajęcia fitness. Mhm. W klubach fitness. Zwykle są pełne sale prawie wszędzie. Kobiety lubią ćwiczenia przy muzyce, w grupie mogą przyjść z koleżankami. I to chyba byłoby najbardziej popularne. A co z ćwiczeniami siłowymi? Często wybieramy, czy jednak nie? Niestety bardzo? Nie. Niestety nie. I niestety? Niestety, tak, bo ćwiczenia siłowe to są właściwie jedyne ćwiczenia, które mogą fajnie wymodelować sylwetkę i one na pewno nie spowodują, że ćwicząc amatorsko będziemy miały jakieś niesamowite bicepsy albo niesamowicie rozrośnięte uda. Działają prozdrowotnie, zapobiegają osteoporozie na przykład, co u kobiet jest częstą dolegliwością. Widząc modelki na wybiegach, one też są pięknie umięśnione, to nie są dziewczyny po prostu chude. Mm-hmm. Jak one idą po wybiegu, dokładnie widać, jak one pięknie mają wyrzeźbione czworogłowe uda, jak one mają pięknie wyrzeźbione barki. Ja widziałam trening modelek, one też ćwiczą z obciążeniami.
No tak, podobno ciężka charuwa. Moje drogie, idzie wiosna, po wiośnie mamy lato, trzeba założyć strój kąpielowy, więc ruszmy się już teraz, żeby był piękny efekt na lato, prawda? Tak, jak najbardziej. Polecamy aktywność i dużo ruchu. Aleksandra, dziękujemy Ci bardzo za tę rozmowę. No, my już niestety się z Państwem żegnamy. Agnieszka. Zapraszamy na naszą stronę, na Facebooku i oczywiście za tydzień na kolejne spotkania.